Jest 18, więc spróbujemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy postanowili po w zasadzie dwumiesięcznej przerwie, dlatego że tak się składało, już mieliśmy y, tuż po Nowym Roku tą pierwszą niedzielę miesiąca, no i zdecydowaliśmy, że jednak to może być taki okres, y, takiego relaksu zbyt wielkiego i nie zorganizowaliśmy wtedy tego spotkania, ale jesteśmy teraz w lutym, no i będziemy się starali systematycznie każdego miesiąca te spotkania kontynuować. Tak więc dzisiaj chcielibyśmy kontynuować już jako dziesiąte spotkanie z cyklu Życie ma sens. Wydaje się, że nie mamy tak często, ale to już dziesiąte spotkanie z cyklu życie ma sens. Mówiliśmy o różnych rzeczach, mówiliśmy o proroctwach, mówiliśmy o samej Biblii ostatnio, mówiliśmy o naturze Boga, mówiliśmy o życiu, mówiliśmy o śmierci, a dzisiaj pomyślałem sobie, żeby podjąć taki temat dość. Powszechny, jeśli chodzi o pewne zrozumienie, o koncepcję tej myśli w społeczeństwie, natomiast kontrowersyjny. Dlatego, że chcę mówić dzisiaj z Państwem o piekle. Piekło, samo słowo piekło, no to nam się w jakiś sposób kojarzy, prawda? Słowo piekło. Jakie mamy skojarzenia ze słowem piekło? Jakie Wam się kojarzą rzeczy? No, w ogień na przykład, piekło, kocioł, kocioł i smoła, jakiś diabeł z rogami, często tak jest malowany, prawda? W jakiś ludzie, którzy gdzieś tam po leżą, w sensie tym duchowym, religijnym. Ale piekło ma wiele znaczeń i za chwileczkę Wam pokażę, jakie znaczenie ma piekło słownikowe. Ma takie dwa główne znaczenia. Natomiast ja chcę zwrócić Wam uwagę, że piekło to nie tylko element ognia gdzieś w sensie duchowym, ale piekło, to wyrażenie piekło oznacza często bardzo trudne i skomplikowane sytuacje. Sytuacje, w których się nieraz ludzie znajdują i nie nie jest im dobrze z tym. Ta sytuacja ich przypieka, tak byśmy mogli powiedzieć. Dlatego na przykład da Wam taką ilustrację pokazującą, że może być piekło domowe. Nikomu tego nie życzę, ale w wielu domach my tego nie wiemy za drzwiami, kiedy się drzwi zamykają, to ludzie nieraz gotują sobie piekło poprzez styl życia, zachowanie, słowa, gesty. Tu akurat mamy taki obrazek dość delikatny, nie pokazujący wszystkiego, co się może dziać w domu, nawet przemoc. I tak dalej, i tak dalej, ale kłótnia, prawda? I dzieci. Tutaj największe piekło to jest dla tych dzieci na tym rysunku, prawda? Bo rodzice czasami nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ale dzisiaj przemoc, różnego rodzaju złe działania, alkohol ma wpływ i wiele jeszcze innych uzależnień i różnych złych rzeczy, że w rodzinach, w domu jest piekło. I niektórzy mówią to: mam piekło, czy miałem piekło. Oczywiście nie życzę, jak powiedziałam, tego nikomu, ale to jest to jest jedno z określeń, pokazujące, że słowo piekło właśnie ma w sobie taki element jakiejś przemocy, czegoś, co jest negatywne. Drugi obraz pokazuje nam piekło w pracy. No, niektórzy, ja słyszałem już ludzi, którzy marzyli o tym, żeby zmienić pracę. Bo presja była tak wielka, albo środowisko, w którym żyli, było tak nieprzyjazne dla nich, że po prostu nie mogli wytrzymać. Oni szli do pracy, ale szli tylko dlatego, że trzeba było zarobić pieniądze. Natomiast nie mieli żadnej ochoty, aby tam dalej pracować. Piekło w pracy. Tak możemy również spojrzeć na znaczenie słowa piekło. Inny obraz piekła, tu akurat mamy obrazek Syrii, aktualnie z, toczącej się wolnie od wielu lat i jak dobrze wiecie, zginęło tam już setki tysięcy ludzi, chyba ja ponad 200 ostatnio słyszałam tysięcy ludzi zginęło i ostatnie walki o Aleppo, o których była mowa, to były tragiczne walki, dlatego że ludzie, jeśli dobrze pamiętam, to było Aleppo, nie mieli się jak wydostać kiedy to miasto było oblężone, i tam cywile, i to wszystko, i przeżywali prawdziwe piekło. Piekło wojny to w ogóle dało się już we znaki przy różnych okolicznościach, prawda? My w Polsce to najczęściej wspominamy ostatnią wojnę. Ci, którzy jeszcze pamiętają, młodsze pokolenie nie rozumie tego, co się działo, ale niektórzy mówią tak: No, minęło już 70, e, przeszło lat od II wojny, zbyt du Długo jest spokój, co nam przyniesie przyszłość, prawda? Zauważyliście, że niekiedy ludzie się już obawiają, że to piekło wojny może się powtórzyć. Tragiz tej wojny był taki, że w przeciągu tych pięciu lat zginęło prawie 50 milionów ludzi. To jest tragizm, który był. I to było straszne piekło, ale ta wojna ciągle trwa, konflikty się ciągle pokazują. Dokładnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w dalszym ciągu na Ukrainie toczą się walki, prawda? Dzisiaj czytałem taką informację, że dla tych ludzi, cywilów, którzy tam żyją, to jest okrutne piekło. Czyli słowo piekło możemy w różnoraki sposób rozumieć. Słowo piekło kojarzy nam się z czymś, co jest dokuczliwe, wyniszczające, potrafi nam dopiec jak na przykład ogień. I dlatego też pozwoliłem sobie zwrócić, zwrócić teraz Waszą uwagę na znaczenie słownikowe. Są dwa znaczenia słownikowe słowa piekło. Po pierwsze, to sytuacja, wydarzenie lub miejsce bardzo nieprzyjemne, przysparzające cierpienie. I to jest to życiowe, codzienne, powiedzmy środowiskowe zjawiska, które nam przysparzają piekła. Ale drugie znaczenie słownikowe to jest takie, że według niektórych religii to jest miejsce kary, na które skazane są Potępione dusze zmarłych. Żeby zwrócić uwagę na te dwa aspekty, zauważcie, jeden jest taki codzienny, wynikający z życia codziennego, a drugi dotyczy życia duchowego, to znaczenie. I w zasadzie my dzisiaj, zwracając na początku uwagę na tą codzienność piekła, jednak będziemy chcieli powiedzieć sobie o tym znaczeniu duchowym. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które ma pewne Określone spojrzenie na temat piekła tego duchowego. Za chwilę podam Wam wszystkim, jak piekło jest rozumiane w różnych religiach, ale między innymi ta definicja mówi, że jest to miejsce kary, na które są skazane potępione dusze zmarłych. Czyli ta definicja już zakłada, że człowiek, który umiera, to tak naprawdę nie umiera, ale on żyje. I jeśli jest potępiony, to znajduje się w miejscu kary, czyli tak zwanym piekle. Aby bardziej szczegółowo to powiedzieć, to inna taka definicja, definicja mówi tak, że piekło w eschatologiach religii uznających życie pozagrobowe, i tu jest właśnie ten element życia pozagrobowego, bo okazuje się, że nie wszyscy uznają życie pozagrobowe, prawda? Myśmy na którymś spotkaniu, chyba rok temu, czy więcej niż rok temu, mówili, że człowiek, gdy umiera, to mówiliśmy o śnie. Natomiast powszechnie w społeczeństwie przyjęta jest taka ogólna teoria, że człowiek jednak, gdy umiera. To nie przestaje egzystować, ale prowadzi życie, życie tak zwane pozagrobowe, czyli nie tylko w grobie, ale w ogóle funkcjonuje gdzieś w różnych miejscach. Miejsce przebywania, lub stan dusz zmarłych, potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi. I ciekawe jest to, że to wyrażenie, to zrozumienie żyjących istot, czyli dusz ludzi, którzy umierają, ono się przejawia w wielu, Różnego rodzaju religiach, które funkcjonują na naszej ziemi. Tak na przykład, religie pierwotne i starożytne, one rozumiały piekło, że znajduje się przeważnie pod ziemią. Czyli gdzieś pod ziemią, a wyobrażenia doznawanych w nim kar były kształtowane na wzór doczesnych cierpień. Czyli, że ci, te dusze, które umierają, gdzieś są w lochach pod ziemią, i tam jest różnego rodzaju takie części, sektory, gdzie na przykład jedni cierpią głód. No i w związku z tym są bardzo wychudzeni, ale nie mogą umrzeć. A inni, na przykład jak tu macie podane, mają strach, są ciągłym strachu na przykład, prawda? Żyją gdzieś tam w tej krainie, jakimś sektorze strachu. Takie poglądy w tych pierwotnych i starożytnych religiach wskazywały, że również w piekle mieszczą się również złe duchy. I te złe duchy powodują, że właśnie tam, w tych podziemiach, w tych lochach, coś się z tymi ludźmi dzieje. Nie wiem, jak Wam się ten obraz podoba, ja nie wiem, jakie poglądy wszyscy mają na tej sali, ale to, to jest jeden z poglądów, który, jak się za chwilę okaże, dzisiaj funkcjonuje również po części chrześcijańskiej. I pytanie, czy to jest słuszne. Na przykład w judaizmie. W judaizmie Zrozumienie piekła jest następujące, że obok podziemnego miejsca do przebywania wszystkich zmarłych, tak zwanego Szeolu, istnieje również miejsce kary dla potępionych, tak zwana Gehenna. Te dwa słowa są ważne, o nich powiemy sobie, Szeol i Gehenna. Czyli nawet jest taka przypowieść, taka historia w Piśmie Świętym o bogatym Łazarzu, o, przepraszam, o Łazarzu i o bogaczu, który cierpi i ten jeden, jeden, który za życia cierpi męki, to w pewnym momencie umiera i dostaje się na łono Abrahama, a ten, który za życia żył dostatnie, znalazł się właśnie w miejscu, gdzie męki cierpiał. Niektórzy czytając Pismo Święte zastanawiają się, skąd taka przypowieść w Piśmie Świętym. I właśnie z tradycji, która kształtowała się w judaizmie, nawet w czasach, kiedy był Jezus. Jezus wykorzystuje tą historię, aby coś zobrazować. Nie czas o o tym mówić w tej chwili, jedynie chcę Wam pokazać, że właśnie taki pogląd w judaizmie występuje. A islam, na przykład religia islamu, co mówią na temat piekła. A według islamu piekło to miejsce, w którym ogień trawi skórę. Hmm. A po spaleniu, po, po spaleniu odradza się ona na nowo. Niewierzący pozostaną w nim na wieki, wierzący, którzy do niego trafią za grzechy, mają zawsze, prędzej czy później, szansę na raj. A, a więc przede wszystkim cierpienia naszej zewnętrznej skrupy, naszej skóry. No, ci, którzy nie byli wierzący, no to na wieki tam będą żyć, będą to cierpienia znosić, ale ci, którzy tam mieli, jakieś spojrzenie pozytywne, to wcześniej czy później mogą z tego piekła iść do raju. Ciekawe jest to, że w buddeźmie, na przykład, ogólna nazwa piekła to naraka. A naraka zawiera 16 mniejszych piekełek, w tym 8 gorących i 8 zimnych. Jakbyście sobie wskoczyli na internet, nawet jest tam pokazana, bo jest taki park skonstruowany przez ludzi, gdzie właśnie w tym parku, gdzie przychodzą normalnie na co dzień ludzie, nawet dzieci się bawią, jest 16 różnego rodzaju ustawionych takich rzeźb, pokazujących cierpienia piekielne w tej narace. Tam są okrutne te zdjęcia. Nawet wiecie, aż jak poglądałem to specjalnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to byłem przerażony, jak tam można nawet z dzieciakami chodzić. Tak dla przykładu wam podam, że na przykład jest taki mężczyzna, który ma tak już tak mocno naciągnięty język, któremu wyrywają ten język cały czas, cały czas, i on cierpi. Dla przykładu tam jest wiele innych drastycznych scen, które są pokazane. Ale a chociaż okres przebywania w nich może być niezmiernie długi, to jednak jest ograniczony. Nauki o piekłach są interpretowane dosłownie bądź jako symboliczne przedstawienie różnych stanów umysłu. Ale tak się uważa w różnych religiach i na przykład teraz przechodzimy do chrześcijaństwa. Zauważcie, według głównego nurtu chrześcijaństwa, czyli katolicyz, protestantyzm i prawosławie, piekło jest stanem potępionych aniołów, Czyli tutaj, już w chrześcijaństwie mamy ten element, co było w starożytnych wierzeniach, że są tam złe duchy, aniołowie, prawda, potępieni i zmarli ludzie na zawsze którzy są na zawsze pozbawieni daru oglądania Boga. Dręczonych cierpieniami fizycznymi, wyrzutami sumienia, przez długie lata rozpowszechnione było zarówno wśród katolików, jak i protestantów, dosłowne zrozumienie ogna piekielnego, jako Powodującego cierpienia fizyczne. I teraz nie wiem, czy kojarzycie, ale przypuszczam, że tak. W jaki to sposób, szczególnie w okresie średniowiecza, straszono ludzi przede wszystkim czym? Piekłem. I niektóre historie, które opowiadają m.in. o tym, jak sprzedawano odpusty, jak jeżdżono z odpustami. Słynny taki kurier, który z tym jeździł, Tecel, prawda, to on nawet tworzył różnego rodzaju strady, sceny, gdzie starał się pokazać na obrazach straszne sceny w piekle, po to, żeby ludzie kupowali odpusty, bo jak kupią odpusty, no to automatycznie mogą się wyzbyć z tych wielkich cierpień. No, to jest ciekawe spojrzenie w chrześcijaństwo, które ma swoje korzenie jakby gdzie, no w w imieniu idei pochodzącym od Boga. A Bóg, jak mówiliśmy już tu na którym spotkaniu, jakie ma cechy? Dobre czy złe? Pozytywne. Jedną z najgłówniejszych cech Boga, o którym Pismo Święte bardzo często mówi, to to, że Bóg jest miłością. Prawda? I teraz popatrzcie, jeśli spoglądamy już na początku, ten kontrast Boga, Ojca, o którym mówiliśmy, który jest tak bardzo miłosierny, ma tyle dobra, łaski, żeby ludzi raczej zbawić. I nagle ten obraz piekła. I teraz z tych ludzi, którzy muszą płacić duże pieniądze, żeby mogli wyzwolić się z tych cierpień, no bo człowiek ma w sobie lęk przed przyszłością, człowiek obawia się przyszłości. Stąd też ten wpływ tych obrazów, a człowiek jest wzrokowcem w dużym stopniu nawet dzisiaj, wiemy, że obrazy bardzo mocne mają wpływ, więc ta wyobraźnia działa. Dlatego też ludzie, którzy jakby w bardzo taki ogólny, płytki sposób spoglądają na Boga i na chrześcijaństwo, gdy słyszą o mękach piekelnych, nawet dzisiaj spotkacie takich ludzi, to dość często. Może nie mówi się tak często o samym piekle, ale ludzie, gdy zaczynacie mówić o tym, przeżywają taką obawę, lęk, co się ze mną stanie, gdzie ja będę, jak to piekło wygląda, jak to wyglądają te miejsce czyśćcem, prawda, które nazywamy i tak dalej i tak dalej. Więc chrześcijaństwo ma coś z tych starożytnych poglądów i również zauważyliście z tych poglądów religii, które niekoniecznie są chrześcijańskie. Dlatego też idąc dalej w naszym rozumieniu, chcemy zastanowić się co zrobić z tymi poglądami. W jaki sposób możemy się do nich ustosunkować? Co na ten temat mówi księga, którą jest Pismo Święte, która jest objawieniem Wszechmogącego Boga na temat wielu różnych zjawisk, które zachodzą na tym świecie, a między innymi i piekła. Jak zauważyliście, było taki napis: cztery słowa. Chciałbym teraz zwrócić Waszą uwagę na cztery słowa, które są tłumaczone w Piśmie Świętym nie zawsze, nie w każdym przypadku, ale dość często tłumaczone są jako piekło. Są to cztery słowa, niektóre już zostały tu wymienione wcześniej, które właśnie tłumaczymy w różnych okolicznościach jako piekło. Pierwsze z tych słów to jest słowo hebrajskie Sheol. Pamiętacie w judaizmie Sheol, jak tam cytaliśmy tą definicję, to jest miejsce przebywania ludzi zmarłych, tak? No i rzeczywiście słowo Sheol to jest miejsce w którym określamy stan śmierci, grób, miejsce, gdzie przebywają ludzie umarli. Trudno jest go zdefiniować jako wskazać palcem na mapie albo gdzieś w przestrzeni, o tam jest, prawda? To jest pewne określenie, pewne abstrakcyjne nawet w pewnym sensie określenie, które mówi, że gdy człowiek umiera, to idzie do szeolu, do ciemnicy, tam, gdzie nic nie ma, gdzie nic nie funkcjonuje. Ale zauważcie ciekawą rzecz. W tej całej definicji, w definicji Szeolu jest coś takiego, że tu jest napisane, że, że Szeol nie zawiera idei ognia. Czy świadomych mąk żyjących tam grzeszników. W słowie szeol nie ma tego elementu ognia. W związku z tym, jeśli niekiedy tłumaczone jest słowo szeol", a szczególnie w Nowym Testamencie, na słowo piekło, to jest to niepoprawne tłumaczenie, bo nie zawiera tego wszystkiego, co w tym słowie piekle chrześcijaństwo, czy w ogóle inne religie, w ogóle rozumią. Więc to jest słowo szeol. I teraz zobaczcie, w jaki sposób ono jest oddane w niektórych fragmentach Pisma Świętego. Na przykład w Księdze Rodzaju dałem tutaj ten sam tekst w dwóch różnych przekładach: pisma świętego w Biblii warszawskiej i w Biblii tysiąclecia. W Biblii warszawskiej brzmi on tak: próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu i opłakiwał go ojciec. Mowa jest o Jakubie, który opłakiwał swojego syna Józefa, kiedy dowiedział się, że go, jak jest napisane, zwierz pożar, rozszarpał. To, ale tu jest napisane do grobu. W Biblii Tysiąclecia jest użyte słowo szeol i dla nas czytanie tego fragmentu jest jasne. To jest grób. To jest grób, prawda? Natomiast, jak przejdziemy dalej, czyli to słowo szeol w Biblii pokazuje miejsce, gdzie idą umarli, idą umarli, nie ma jeszcze ognia, więc skąd się bierze ogień w całym zrozumieniu teologii piekła? Posłuchajcie dalej. Skąd się biorą aniołowie? No jest drugie takie, bo tamto wyrażenie szeol jest 65 razy w Starym Testamencie, ale jest inne słowo w Nowym Testamencie, jest tylko raz użyte w ogóle w Piśmie Świętym jest ono tylko w Nowym Testamencie. To jest słowo tartaros. Słowo tartaros, greckie słowo odnosi się do miejsca wypędzenia złych aniołów. Tam, gdzie Bóg jakby zamknął w ciemnicy złych aniołów. To jest tartaros. Znowu jakaś otłań, znowu jakaś ciemnica. Popatrzcie, jak ten tekst dokładnie brzmi. On jest w drugim liście Piotra, drugi rozdział, wiersz czwarty. I jedyny raz to słowo jest użyte. W Biblii Warszawskiej mówi tak, Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. A w Biblii tysiąclecia jest dokładnie powiedziane, że Bóg wydał ich do ciemnych lochów, dodane jest słowo tartaru, aby zachowani byli na sąd, prawda? Czyli zauważcie, jaki się rodzi obraz. Jedno słowo Szeol pokazuje ludzi, którzy umierają. Tam idą Drugie słowo tartaros pokazuje, że Bóg również ma w lochach aniołów, czyli jakby tworzy się pewien obraz jakiejś rzeczywistości. Niektórzy badając to zagadnienie mówią tak, no umarli są gdzieś w otłani, w czeluściu, w grobie. Co to jest ta czeluść? Gdzie oni żyją? Jeśli ludzie nie wierzą, że dusza umiera, a istnieje życie pozagrobowe, to muszą znaleźć miejsce, gdzie przebywają ci umarli. Stąd też szeol połączony z tartarosem tworzy nam przynajmniej dwie grupy. Istot. Mamy ludzi i mamy aniołów, złych aniołów, prawda? Ale, ale jeszcze jest potrzebne nam co? Ogień, który się pali, prawda? I ale zanim przejdziemy do ognia, to teraz przejdziemy do tego samego słowa w Nowym Testamencie Sheol które w Nowym Testamencie tłumaczone jest na słowo hades. Ono nie ma istoty ognia w sobie, ale również określa miejsce przebywania ludzi zmarłych i zauważcie coś ciekawego. Tu taki tekst jest z dziejów apostolskich w Nowym Testamencie i z Biblii Warszawskiej i z Biblii Gdańskiej. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, aby twój święty oglądał skażenie. A w Biblii Gdańskiej tłumaczenie jest takie tego słowa Hades. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle. W różnych przekładach te słowa Sheol, hades, są tłumaczone. A więc często jest tak, że tłumacze, rozumiejąc gdzieś w zanadrzu ten swój, ten swój pogląd, że widocznie to piekło. Ono musi istnieć, nieraz tłumaczą to, to określenie hades albo sheol na słowo piekło, tak? Na przykład w Biblii Gdańskiej, która jest dość dokładnie tłumaczona, ale w tym przypadku jest to słowo piekło troszkę nad wyraz przetłumaczone. I teraz przechodzimy do tego ognia. Jest jeszcze trzecie słowo i nawet ciekawostką jest to, że Pan Jezus użył tego słowa, mówiąc rzeczywiście o ogniu piekelnym. No i to słowo Gehenna. Po pierwsze odnosi się do Doliny Gehenna w pobroży Jerozolimy, gdzie Chrys w czasach Chrystusa znajdowało się tak zwane wysypisko. Tam były śmieci, tam były czasami zwłoki przestępców rzucane. I to się tam paliło, to było takie miejsce. Jezus zaś użył pewnej przenośni tego miejsca, tej nazwy, pewnego symbolu, aby pokazać coś, co sam o czym sam powiedział. Zobaczcie. W Księdze Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, w wierszu 30 mamy tak. A jeśli cię prawa ręka Twoja gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się gdzie? W piekle. A tu jest słowo gehenna użyte. Albo jest coś takiego, jeszcze bardziej wyraziście, w Biblii Gdańskiej. A jeśli cię prawa ręka twoja gorsza odetnij, ją wrzuć, odrzuć od siebie. Pożyteczniej dla ciebie, aby zginął jeden z członków Twoich, a wszystko ciało Twoje nie było wrzucone gdzie? Do ognia piekielnego. No i teraz, jak zauważycie, połączymy te wszystkie wyrażenia. Ludzie przebywają umarli gdzieś tam, prawda, w szolu, aniołowie w tartarosie, a ogień, Gehenna, ten ogień piekielny, który pali. No to tworzy się piękny obraz. I dlatego też ten obraz w chrześcijaństwie został ukształtowany na podstawie tych, między innymi, słów, pokazując, że rzeczywiście Bóg, teraz chcąc rozprawić się z bezbożnymi, oczywiście umieszcza ich, bo skoro oni żyją, to nie mogą iść do nieba, muszą iść do piekła, i tam ci aniołowie źli znęcają się nad nimi, i jeszcze ogień ich dopala. Stąd mamy właśnie koncepcję piekła. Hmm. Ale pytanie, czy to jest faktycznie biblijne spojrzenie? Czy rzeczywiście Jezus Chrystus mówiąc o ogniu piekelnym, mówił, że on płonął w jego czasach i że oni tam po prostu jak umierają, to szli do tego ognia piekielnego? No właśnie. W ogóle musimy powiedzieć sobie, jaki jest cel ognistego piekła, który mówi Biblia. Po pierwsze, zwracając uwagę na to, musimy zwrócić uwagę, że generalnie jest idea świętego Boga, który jest przeciwieństwem zła. A ogień piekielny, który mówi Biblia, jak pokazuje Biblia, on będzie służył, aby zniszczyć zło, zupełnie zniszczyć zło. Nie tylko Pozwolić ludziom cierpieć, ale zniszczyć, wyeliminować. I to już, co powiedziałem, kłóci się z tym spojrzeniem, które jest w ogólnym zrozumieniu piekła. Posłuchajcie, co jest napisane w Piśmie Świętym w niektórych tekstach. O samym Bogu. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Biblia pokazuje Boga, który jest doskonały, jest święty. I gdy, jak studiowaliśmy, kiedyś powstał grzech, no to on nie mógł na to spoglądać. Miał zniszczyć człowieka, ale jak będziemy za chwileczkę jeszcze mówić, miłość Boża nie pozwoliła mu na to, aby go zniszczyć. Rozwiązał ten problem przez plan zbawienia i posłał swojego syna jednorodzonego, aby go odkupił. Ale czy znaczy to, że przez to Bóg ukochał grzech? Nie. Bóg nie ukochał grzech. Dalej grzaśnik jest skazany na śmierć, na śmierć, na unicestwienie. Ale jedynie łaska Boża jest darowana ludziom, tym, którzy żyją. Bóg dał ten czas ludziom, aby gdy przyjmą tą łaskę, mogli żyć. Ale ci, co nie przyjmą? Bóg dalej ma negatywne podejście do tego, co jest złe, bo On jest czysty, bo u Niego nie ma żadnej ciemności. Albo Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Hmm. Wczoraj nawet rozmawiałem w takim wąskim gronie, bo ktoś zacytował Psalm 11 i tam w tym psalmie 11 jest napisane, że Bóg nienawidzi tych, którzy miłują bezprawie. I ktoś powiedział, jak Bóg może nienawidzieć? Jak może nienawidzieć? Bóg kocha grzesznika. Widzicie, zrozumienie to jest w ogóle może inny temat, nie będę go za szeroko podkreślał, ale słowo nienawiść w naszym zrozumieniu ludzkim z uwagi na grzeszną naturę, to czym się nam kojarzy? Jak ktoś nienawidzi. Od razu chęć zemsty powstaje, prawda? Zniszczenia drugiej istoty. Bóg natomiast ma nienawiść do złego. I jeśli ludzie utożsamiają się ze złem, tam jest napisane tych, którzy miłują zło. W innym przekładzie jest powiedziane nie cierpi tych, którzy miłują zło. Nie może ich cierpieć, bo to jest przeciwko temu, co jest czyste. Oczy jego są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło albo taki fragment z Księgi Apokalipsy, kiedy mowa jest o finalnym jakby miejscu zbawienia wszystkich, którzy przyjęli Chrystusa. Nie wejdzie tam do Niego nic nieczystego. To jest Bóg. On się brzydzi złym. Stąd też cała koncepcja jakby Boga, który, który wychodzi naprzeciw i mówi o ogniu piekielnym, to jest idea Boga, który mówi tak, zło jest intruzem. Ja jestem święty. Ja Spoglądam na to, uczyniłem wszystko, aby pomóc ludziom wyrwać się z tego zła, ale ostatecznie ja unicestwię zło poprzez ogień. A? I będziemy właśnie za chwilę zastanawiać się, czy to się dzieje już, czy to się dopiero stanie w przyszłości. Bóg się objawił, Syn Boży, aby zniweczyć dzieła diabelskie. No i teraz jak możemy pogodzić ten biblijny obraz Boga z piekłem, z piekelnym ogniem? Są takie trzy fakty, które pozwalają nam to zrozumieć. Po pierwsze, jak pogodzić miłosiernego Boga z faktycznym ogniem piekelnym? Bo przecież on sam o tym powiedział. Pierwsza rzecz to jest taka, to nie Bóg podejmuje decyzję o tym, po której stronie my się znajdziemy. To nie Bóg decyduje o tym, czy ja będę żył, czy ja umrę. Kto podejmuje decyzję? No ja, no ja podejmuję decyzję. Każdy człowiek sam dokonuje wyboru nieba albo piekła. Bóg po prostu szanuje ten wybór. I to powoduje, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za to, że ja jako grzeszny człowiek mówię sobie. Co mnie to interesuje? Ja chcę być taki, prawda? To jest, wiecie, to jest nieraz tak, jak w, w, no, w, może ktoś tego doświadczył, jak kolega, koleżanka, dzieci mówią do swoich rodziców albo do kogoś, daj mi spokój, ja tak chcę żyć, ja tak chcę żyć, to jest mój wybór, prawda? I nawet jak rodzice kochają swoje dzieci i kiedy dziecko w pewnym momencie na przykład popełnia wielkie przestępstwo i rodzic kocha, ale to dziecko na przykład, nie wiem, zabiło ileś tam ludzi, 70 osób, jak to było, pamiętacie, w Danii, prawda? Ten człowiek, ten Brevik, który, o którym nieraz czytaliśmy. No i teraz, i teraz popatrzcie. Jak podejść do takiego człowieka? I teraz sąd skazuje go, chociaż on, jak słyszeliśmy, ma dość dobre warunki w, w, akurat w tym wymiarze sprawiedliwości. I nie wiadomo, czy za jakiś czas nie wyjdzie na wolność, prawda? To jest to wymiar ludzki sprawiedliwości. Ale tacy rodzice, nawet jak mamy i czytamy informacje o różnych terrorystach, którzy na przykład spowodowali śmierć już tam dziesięciu ludzi, słyszeliście, jak rodzice reagują? Ja nie rozumiem mojego syna. Oni się jakby, niektórzy się umią odciąć od tego, prawda? Mimo tego, że to jest ich dziecko. To jest trudne. Dla Boga to jest bardzo trudne. Dla Boga to jest bardzo trudne, kiedy człowiek podejmuje decyzję negatywną. On spogląda i wiecie, jak Bóg może reagować, tak jak kochający rodzic. On płacze, można by powiedzieć. Jest mu żal tych ludzi. Ludzi, którzy podejmują tak złe decyzje. Ale to nie jest jego wybór. On dał wolną wolę i to jest właśnie coś, co powoduje, że Bóg nie może być oskarżony za to, że któregoś dnia będzie palił się ogień piekielny. Po drugie, jest napisane, że nie ma upodobania śmierci bezbożnego Bóg. W związku z tym. No Mówi, no co ja mogę jeszcze zrobić? To są właśnie te teksty biblijne, które ten pierwszy fakt jakby próbują uzasadnić. Nie chcę, aby ktokolwiek zginął, mówili z Piotra. Albo ten Jan 3,16, wszyscy z nami, umiłował świat, dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Bóg mówi, ja nie chcę, aby człowiek zginął, nie chcę, nie chcę. I popatrzcie, to jest ten obraz, więc obraz Boga jest... Nie jest negatywny. Bóg nie może cierpieć tego, co jest złe. I dlatego też On, już teraz mogę wspomnieć, nie będzie miał przywileju jakby spoglądania na wieczne męki. To nie jest istotą Boga. Co się będzie działo, kiedy będzie palił się ogień? Za chwilę. Drugi fakt, który, a może jeszcze jedna rzecz, bo to jest bardzo ważny tekst, który tu można z Księgi Izajasza przeczytać. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazim, jak w Dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Zaznaczyłem na czerwono. Cały ten kontekst mówi o Bożym sądzie, o Bożej karze, którą ma wykonać i napisane jest tak, niesamowite jest to dzieło, a dziwna jest ta jego praca. Niesamowite to jest jego dzieło, dziwna praca. Bo Bóg z natury nie chciał i nie chce, i to nie jest jego, jego, jego e, e, wynika z jego osobowości, aby zatracać. On dokonuje sądu, ponieważ pamiętacie, jak to było w czasach, w czasach Noego, żałował Bóg, że stworzył człowieka, bo usiłowania jego serca były ustawicznie złe. To była dziwne, to było niesamowite. To było coś, co. Sam nie mógł tego w sercu przyjąć tak bez bólu, ale on zniszczył ludzi, dlatego psalmista Izajasz o tym tak mówi. Drugi fakt, który powoduje, że możemy spojrzeć na Boga i pogodzić to jego miłosierdzie z tym ogniem piekielnym, to jest to, że odebranie życia bezbożnym w pewnym momencie historii tej ziemi jest aktem łaski dla nich ze strony Boga. Jak to? Unicestwienie z aktem Bożej łaski ktoś powie. No, niesamowite, ale to jest akt Bożej Łaski. Pomyślcie sobie, że tu w naszym środowisku, nie wiem, nie znam wszystkich Was, jak myślicie i jak żyjecie, ale załóżmy, że jesteście bardzo moralnymi ludźmi. Używacie zawsze poprawnych słów, wyrażeń, nie czynicie nic złego, nigdy nie kradniecie i nie obmawiacie. Jesteście moralnymi ludźmi. I w pewnym momencie pojawia się wśród Was człowiek, który jest zepsuty moralnie, używa wulgarnych słów, jest bardzo ma złe spojrzenie na życie, jest niemoralny i tak dalej, Z jego ust wychodzą niemoralne kawały i tak I on przychodzi do was i wy mu mówicie tak: "Ale proszę pana, proszę nie używać takich słów." Proszę pana, proszę nie używać takich, e, taki, takiego zachowania. Proszę tych kawałów nie opowiadać na przykład, prawda? Nie, my nie pijemy alkoholu. Proszę pana, nie, no. Co się dzieje? Jak reaguje taki mężczyzna albo kobieta? kiedy ludzie, w, których się, w środowisku, w których się znajduje, nie chcą zaakceptować jego stylu życia. No prosty sposób, co się dzieje? Mówi, no nie, to ja tam więcej nie pójdę, bo tacy świętoszkowie, pobożni ludzie, oni, oni, nie, oni nie znają życia, to życie dla nich jest jakieś takie dziwne, nie? Zobaczcie. I dlatego ciekawy cytat, który wam przeczytam, jest, znalazłem w książce, takiej znanej książeczce, chyba nawet tutaj gdzieś jest, Droga do Chrystusa albo Pokój, za którym tęsknisz. Jest tam taki ciekawy cytat, który warto w tej chwili przypomnieć. Ludzie ci nie byliby szczęśliwi w czystym i bezgrzesznym wszechświecie. Podobnie jak zarazki nie czują się dobrze w świetle słońca, albo w roztworze silnego środka odkażającego. Tak więc grzesznicy będą woleli unicestwienie niż towarzystwo Boga i aniołów. Wow! Jest to możliwe? Że ktoś woli unicestwienie? Jest taka ciekawa książka, którą przy okazji polecam, Boże, jak śmierz nas sądzić. Klifa eee, Goldsteina, jeśli to nazwisko wam jest znane. Boże, jak śmierz nas sądzić. Bardzo ładnie opisuje taką scenę, jak w pierwszym momencie na początku ta scena jest pokazana, ludzie, którzy stoją przed wielkim sądem Majestatu Bożego. Mówią: Boże, jak Ty rozumiesz, ty nie rozumiesz bólu, cierpienia, nie rozumiesz porządliwości. Boże! I wygrażają mu. Ale on pokazuje, jak w pewnym momencie ci wszyscy ludzie, którzy tak krzyczą, zaczynają milczeć. Jest cisza. Spoglądają na życie swoje i spoglądają na obrazy miłosiernego Boga, który uczynił wszystko, aby ich zbawić. Widzą, jak ich decyzje zaprowadziły ich do miejsca, i oni oddają Bogu chwałę za to, że on jest sprawiedliwy, i rozumieją, że unicestwienie staje się czymś słusznym. Ciekawy obraz tej książki polecam do przeczytania. Nie czytam całego tego fragmentu, to możecie sobie doczytać. Eee... Jedynie przypomnę taki fragment z księgi Salomona. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana, lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. To jest akurat fragment z ósmego rozdziału, który mówi o mądrości. Mądrości, która przypodobana jest do, do Boga, do w zasadzie syna Bożego. Tak moglibyśmy to odnieść. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Śmierć, przeciwstawienie. Nienawidzisz Boga, kochasz śmierć. Bóg, jakby aktem łaski, powoduje, że uwalnia ludzi bezbożnych poprzez ogień, o czym za chwilę powiemy, od tego, żeby nie męczyli się w warunkach zbyt doskonałych. Jak to? W warunkach doskonałych każdy by chciał być. Ale nie wiem, czy wszyscy dzisiaj chcieliby się przenieść do najbardziej luksusowego hotelu, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się tam można zachowywać i z czego korzystać. Ja zauważyłam ludzi skrępowanych w niektórych miejscach, bo nigdy tam nie byli. Źle się czują. Nie wiem. W każdym bądź razie to jest taka druga myśl. I jeszcze może jedna myśl, którą zapisał apostoł Jan. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. To jest taka myśl, która mówi, że bezbożny człowiek w pewnym momencie, nie mogąc nic zmienić w swoim życiu, Bóg mówi w apokalipsie: Niech pozostanie taki. Nic nie mogę dla niego zrobić. On wybrał swoją drogę. Niech pozostanie taki. Ja swoją łaską spowoduję tylko, że go unicestwie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale nigdzie nie ma elementu, że ci ludzie będą mogli żyć dalej w mękach, jakiś tym bardziej. I trzeci fakt, który godzi tą Boże miłosierdzie z ogniem piekielnym, to jest to, że odebranie życia bezbożnym jest aktem łaskawości wobec całego wszechświata. Jak to wobec całego wszechświata akt łaskawości? No proszę zwrócić uwagę m.in. na to, co tu jest napisane. Bóg nie byłby miłujący ani sprawiedliwy, gdyby pozwolił na niekończące się szerzenie z razy zła, tak jak nie byłby dobrym lekarzem ten, który nie osiął od palca objętego gangreną, był ratować pacjenta, prawda? Sami nawet decydujemy się, no może my nie, może nie mieliśmy takich sytuacji, ale ludzie często mają świadomość, że choroba, którą mają, a szczególnie gangrena, czy jakieś inne jeszcze choroby, jeśli które za zakażają organizm, jeśli nie będą odcięte te organy, to co? No to szybciej umrzesz, prawda? I zauważcie, że cały plan zbawienia dąży do tego, żeby nie tylko oczyścić ziemię, ale żeby cały wszechświat, był wolny od zła i grzechu. I właśnie Bóg w swoim miłosierdziu wyzwala ten wszechświat, dba o cały wszechświat. Kiedy grzech zostanie unicestwiony, nigdy już więcej nie będzie żadnego punktu punktu, który mógłby zarazę grzechu roznosić gdziekolwiek. No dobrze. No a teraz, czy ogień piekielny już płonie? Rzeczywiście, czy Biblia mówi, że ogień piekielny płonie? No jest taki jeden fragment, który możemy zaczytać m.in. z Ewangelii Mateusza. Jak się tedy zbiera konkol, pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata, przy końcu świata i wrzucą ich do pieca ognistego, kiedy przy końcu świata jest napisane. Jezus powiedział, wtedy, gdy Jezus Chrystus się pojawi na obłokach, wtedy przy końcu świata wrzuci ich do pieca ognistego. Albo napisane jest tak: umie Pan wyrwać bezbożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Biblia mówi o właśnie takim dniu sądu może kiedyś będziemy więcej o tym mówić który będzie miał miejsce w czasie, gdy historia tej ziemi będzie dobiegać końca. Ten czas sądu już, co prawda, trwa, ale ten czas, kiedy będą wyroki wykonywane, kiedy ten ogień będzie palił, to będzie właśnie miało to miejsce w przyszłości. I tu jest taki obraz Księgi Apokalipsy. Ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, otoczyli obu świętych miasto umiłowane, spadł z nieba ogień i pochłonął ich. I to jest to miejsce. To jest jedyne miejsce w Biblii, które pokazuje, że któregoś dnia, to jest miejsce, albo czas, który pokazuje nam okres po milenium, kiedy już jakby, no o milenium możemy jeszcze kiedyś w przyszłości mówić, kiedy Bóg będzie ostatecznie sądził bezbożnych. Wtedy, kiedy bezbożni wraz z Lucyferem zmartwychwstaną, w tym drugim zmartwychwstaniu, kiedy będą widzieli nowe miasto Jerozolimy, które stąpi z nieba i kiedy wszyscy bezbożni będą stali i będą słyszeli te wszystkie Boże wyroki i kiedy w pewnym momencie nawet upadną i uzlepią to, że Bóg jest sprawiedliwy, to jednak bunt szatana, który rozpoczął się w niebie, będzie kontynuowany. Szatan jest napisany w Księdze Apokalipsy, poprowadzi ich po raz ostatni do wielkiej ostatniej wojny, na nowe Jeruzalem. I napisane jest, otoczyli obu świętych i miasto umiłowane. I co się stało? Spadł z nieba ogień. Ogień piekielny, spadł. Wtedy i zaczął niszczyć tych wszystkich bezbożnych jak długo się będzie ogień piekielny palił no pismo święte mówi nam tak w piękny sposób że nadchodzi dzień który pali jak piec nadchodzi wtedy wszyscy zuchwali wszyscy którzy czynili zło staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień mówi pan zastępów także im nie pozostawi ani korzenia ani gałązki spali ich ten dzień Zniszczy ich, unicestwi. A jest jeszcze taki inny fragment biblijny, który mówi, że Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary jakiego ognia? Wiecznego. Zauważcie, że Biblia pokazuje, że już kiedyś Bóg tym ogniem wiecznym zniszczył Sodomę i Gomorę. I w innym miejscu jest napisane, że gdy spalił tą Sodomę i Gomorę, to spalił jak? Do cna. Do cna zniszczył. Nawet ostatnie odkrycie archeologiczne, które gdzieś tam się pojawiły, wskazują, że właśnie prawdopodobnie archeolodzy odkryli Sodomę i Gomorę, a między innymi stwierdzili to po tym, że opis biblijny Sodomy i Gomory, to jest opis palącego ognia. I właśnie jak kopali na takim wzgórzu, znale znaleźli skamieliny tak mocno spalone, jakby nawet topiła się skała. Stąd twierdzili, że jest to miejsce właśnie Sodomy i Gomory. Biblia mówi, że tak jak Sodoma i Gomora była docna spalona, tak właśnie Bóg unicestwi bezbożnych. Mało tego, jest powiedziane, że cała ziemia będzie jednym wielkim ogniskiem, jakim żarem wielkim. Bóg oczyści ogniem całą tą ziemię. I teraz... Powstaje pytanie, czy możemy dalej przyjmować pogląd o piekle, o piekle, które funkcjonuje i możemy straszyć się piekłem? Czy jest jakaś podstawa? Z punktu widzenia Pisma Świętego Biblii nie ma żadnej podstawy. Biblia przeczy temu. Biblia przeczy temu, że istnieje piekło, w którym ludzie albo dusze bezbożnych się palą. Dlaczego? Bo Biblia w ogóle przeczy temu, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe. Przeczy. I w związku z tym, gdy ludzie spoglądają na Pismo Święte, jeśli są otwarci, jeśli ich sposób patrzenia jest taki szczery, nie mogą znaleźć argumentów, żeby uzasadnić palące się piekło. Raczej jest to koncepcja pewnej tradycji, splotu poglądów, które są uzasadniane niektórymi fragmentami Pisma Świętego, ale sprzecznie z samą ideą ognia, który występuje w Biblii. Po pierwsze. Po drugie, dlaczego należy odrzucić naukę o piekle? Bo stanowi skrajne wypaczenie sprawiedliwości Bożej. Pokazuje Boga jako kogo? Jako tego, który. Lubuje się w cierpieniu istot ludzkich, albo też jeszcze jeden powód, bo czyni z Boga okrutnego tyrana. Jeśli Bóg jest miłością, a jest piekło, i to piekło ma trwać, cały czas trwać i trwać, to Bóg nie jest Bogiem do końca pełnym miłości, a raczej tyranem. Albo idea piekła unieśmiertelnia grzech. No bo jeśli bezbożni grzeszni mają żyć, to znaczy, że grzech nie został wyeliminowany. Grzech jest. Gdzieś tam w całym wszechświecie byłby ulokowany. No w związku z tym, nawet gdy ci, którzy będą zbawieni, mieliby taką świadomość, bo pomyślcie teraz, załóżmy, że jesteśmy zbawionymi ludźmi w niebie, w doskonałych warunkach, na odnowionej ziemi i macie świadomość, że jest takie miejsce, które powoduje, że gdzieś tam ludzie cierpią cały czas, pali się ogień. Kim są ci ludzie? Oni byli tacy jak my. Jak, jak spoglądamy na samego Boga? Boże, dlaczego pozwala, że oni my tam cały czas cierpią? Boże! Nie umiałeś poradzić sobie. No i jeszcze jeden argument, który mówi, że należy wyrzucić tą całą pogląd o piekle, bo czyni Boga przegranym, na diabła, który mówił, że Bóg jest niesprawiedliwy, jego prawo jest niesprawiedliwe, że Bóg nie jest taki miłosierny, jak, jak wszyscy uważają. No właśnie, diabeł miałby rację. Jeśli diabeł by wiecznie mógł funkcjonować ze swymi aniołami, to Bóg był bezradny i on miał rację, to, to wszystkie istoty, które by żyły w tym doskonałym wszechświecie, powiedziały, to ten wszechświat został skażony, to my nie możemy żyć bezpiecznie. A może Bóg nas tak po prostu kiedyś tam wrzuci. To są takie nieciekawe spojrzenia. Dlatego też, dlatego też jeśli ktoś będzie potępiony, czy to z uwagi na Boga, jest taki ciekawy fragment biblijny, który mówi: Cóż jeszcze należało uczynić mojej winicy, czego jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wydasz szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Bo mówi: ja, ja wszystko uczyniłem, co trzeba było uczynić. Albo Jezus Chrystus mówił tak: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić, dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Zauważcie, obraz Chrystusa to jest tego, który poszukuje, który wychodzi, który szuka, mówi, chciałem was zgromadzić, ale wy nie chcieliście. I może jeszcze jeden taki ciekawy fragment z Ewangelii Jana. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot, ale one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny, prawda? Więc Biblia pokazuje też drugą stronę. Ludzi, którzy badają, dyskutują, ale nie chcą przyjść, aby wziąć życie. Mówi, bo w samej teologii, w samej narracji, w, samym, w samej teorii nie ma życia. Życie jest u Boga, u prawdziwego Boga. Mówi, nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Więc, gdy mówimy o tym ogniu piekelnym, ten ogień piekelny będzie miał na celu jakby wyeliminowanie tego, co jest złe ludzi, grzechu, wszystkiego, co jest negatywne. Ogień piekelny w tym przypadku będzie miał pozytywne znaczenie. Ogień piekielny, który będzie użyty, on nie będzie jakby aktem zemsty. To będzie akt łaskawości Bożej, który ma na celu wyeliminować wszystko, co jest negatywne we wszechświecie, aby wszechświat mógł dalej funkcjonować w doskonałej harmonii. Żeby wszyscy ludzie, którzy będą kiedyś żyć, i wszystkie istoty, które żyją w tym wielkim wszechświecie, i aniołowie, i całe te galaktyki, miliony istnień, miliardy różnych istnień. Aby byli wolni, aby mogli oddać chwałę Bogu i powiedzieć: Boże, zaistniała taka historia we wszechświecie. Powstał bunt. Myśmy to oglądali, myśmy to przyglądali się temu, ale widzimy, że Twoje wyroki są słuszne. Ty nie kochasz się w śmierci bezbożnego, ale jeśli człowiek wybrał z własnej woli grzech, dałeś mu szansę. No to nie mogłeś nic innego zrobić, ale unicestwiłeś raz na zawsze. Ogień się przestał palić i ziemia zostanie odnowiona, i na tej ziemi będzie piękny, wspaniały, cudny raj. Dlatego też w podsumowaniu jest taki ten znany fragment być może dla wielu. Kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jezus mówi. Przyjdźcie za darmo, bierzcie wodę żywota. Piekło to jest pewne wypaczenie pojęcia zbawienia, charakteru Boga, Jego natury. Nie istnieje piekło, ale będzie unicestwienie. Wy dzisiaj możecie przyjść do mnie, aby za darmo wziąć życie. No i właśnie cała ta myśl, którą zawsze powtarzamy, to jest to, że Bóg stwarzając ludzi, dał im wszystko, aby się cieszyli życiem. A ten Bóg właśnie. Przygotował taki dzień, kiedy życie i tylko życie znowu będzie dominowało w całym wszechświecie. Bóg czyni wszystko, aby życie miało sens. To jest takie logiczne, proste, to jest takie bezpośrednie. Dlatego też istota piekła nie ma żadnego znaczenia. Wolność, tak jak tej małej dziewczynki, którą Wam zawsze pokazuję. Życie jest piękne, życie ma sens. Kiedy rozumiecie miłującego Boga, kiedy cieszycie się tym darem łaski, zbawienia, który On daje, Życie nabiera sensu, Bóg przekształca charaktery ludzi, Duch Święty, który działa, odnawia, przypodobuje nas do siebie, do swojego obrazu. I to jest Ewangelia. Nauki o wiecznych mękach nie pochodzą z ust Boga ani z Jego umysłu. To człowiek stworzył ten pogląd po to, aby nawzajem niszczyć siebie, straszyć i wykorzystywać dla nieraz niechlubnych celów. Nie jest to Boże spojrzenie. Chcę wam życzyć takiego radosnego, dobrego spoglądania na rzeczywistość, bez bojaźni, bez lęku o ogień piekelny, ale radowania się, że jest Jezus Chrystus, Bóg, który miłuje i Duch Święty, który działa. Podążajcie za Nim, radujcie się Nim. Powodujcie, pozwólcie Bogu uczynić Wasze życie jeszcze szczęśliwszym, mając rozumienie, że nie, piekło nie jest zjawiskiem, którego mamy się obawiać. Niech Bóg Was w tym błogosławi, a na koniec chcę Bogu podziękować za to również Jego przesłanie. Umiłowany Ojcze, chcę Ci serdecznie dziękować, że ten obraz Twój nie został skażony. Tym poglądem, że jesteś Bogiem lubującym się w cierpieniu i w męce ludzi. Nie, my, jak czytamy Pismo, możemy czytać tą piękną prawdę, że gdy umieramy, to śpimy. Nastąpi zmartwychwstanie, sprawiedliwych, bezbożnych, ale któregoś dnia, Boże, dziękujemy Ci, że raz na zawsze przez ogień zniszczysz to, co jest złe. Człowieka złego wraz z grzechem, który do niego przylgnął. Dziękuję Ci Boże, że dzisiaj możemy spoglądać na Ciebie, jako Boga, który mówi: 'Przejdźcie do mnie i za darmo weźcie życie. Pobłogosław te wszystkie osoby, które są tu dzisiaj, i daj Panie, aby właśnie wybierały zawsze życie.' I aby ten strach, który jest gdzieś tam w społeczeństwie nieraz funkcjonuje przed piekłem, nie był w nas, abyśmy rozumieli, że piekło nie istnieje, ale będzie ten ogień piekielny, który usunie na zawsze grzech i zło. Dziękujemy Ci za to w Jezusie, Chrystusie. Amen.